Mostem telekonferencyjnym łączymy się z Krakowem, Kraków łączy się z Warszawą, ażeby nie wychodzić z domu, a jednak lekkostronniczy by trwał. Czy to prawda, Włodku? Tak, to prawda, Karolu. O, widzę cię. Ja chciałem powiedzieć, że ten pomysł, żebyśmy się odwracali do siebie, to jest pomysł Włoda, żebyśmy mieli laptopy, obaj mamy laptopy, no to ja no też pokażę, jest. Ja też mam tu laptopa. No i super jest. I żebyśmy mogli tak jakby czuć się, jakbyśmy obok siebie byli. Drodzy Państwo, lepiej zostać w domu i my się do tych zaleceń stosujemy, dlatego Karol jest w biurze. Ja tylko chciałbym zastopować wszystkie komentarze. Po pierwsze to, że moja droga do biura jest absolutnie bezdotykowa, bo schodzę do garażu podziemnego, wsiadam do samochodu, przyjeżdżam do biura i wchodzę tutaj. Nie miałem kontaktu z... odciąłem sobie ręce zaraz po użyciu klamek. Po prostu umyłem łapy, no. A poza tym chciałem powiedzieć, że i tak trzy razy dziennie, znaczy normalnie dwa razy dziennie muszę wychodzić, bo psa wyprowadzam przecież. To jest normalne, jak ty musisz psa wyprowadzać faktycznie. Czekaj, bo chyba mikrofon nie jest idealnie jeszcze u mnie. I to się musiało wydarzyć. Włodek ma kompleks mikrofonu, nawet jak jest sam on i mikrofon. Sam! Włod, a jak jesteś w kadrze teraz, to jesteś na środku? No. Włod, czy ktoś ci zabiera kadr? Nie. Włod. Nie. Ci z was, którzy mogą zostać w domu, niech zostaną. Pewnie większość z was w ogóle ma studia odwołane, nie musi chodzić do pracy, ma home office, ale niektórzy muszą iść do pracy, nie wiem, na przykład ci, którzy pracują w sklepach, albo ci, którzy pracują jako lekarze, czy asystują gdzieś tam przy ochronie zdrowia. I jak już spotykacie się i idziecie rano do sklepu czy do piekarni, to bądźcie dla tych ludzi, którzy są w pracy, po prostu mili i oni też na pewno woleliby zostać w domu. To ja też mogę coś na serio tak powiedzieć w takim razie? O. Ja się zgadzam z tym, co powiedział Karol, zostawanie w domu jest bardzo ważne w tej chwili i głównie chodzi o to, żeby jak już będzie bardzo ciężko odciążyć służbę zdrowia po to, żeby tych przypadków w jednym momencie nie było bardzo dużo, więc just saying, zostawanie w domu jest bardzo ważne i... To o to chodziło, żeby o... Aha! Ja myślałem, że wyszły jakieś nowe seriale na Netflixie albo filmy. Błodeczku, o czym będzie dzisiaj LS? W dzisiejszym... O czym będzie LS? Włod! Ja mogę krzyczeć, bo w ogóle Włod tam siedzi w mieszkaniu, a tam jest Monika i dwójka dzieci, więc Włod będzie... Cały odcinek musiał być taki spokojny, grzeczny. A ja mogę drzeć japę! Bo nie ma nikogo naokoło. Ja mogę po prostu cię wyciągnąć z ucha i cię nie słyszę, nie? 5 odcinków, w każdym z tak odcinków polecajki lekkostronnicze. Chciałbyś się podzielić zacząć? Filmem? Tak, chciałbyś zacząć. Ja głównie staram się nie oglądać śmieciowych rzeczy. Ja raczej Tarkowski, wszystkie filmy. Oczywiście. Zobaczyłem sobie po prostu na historię tego, co oglądałem. Patrząc na to, pomyślałem, okej, co mi się podobało, no to o tym wspomnę, co mi się podobało. Aha, czyli takie były kategorie, że wspomnisz o tych filmach, które ci się podobały. A, dobra, okej. Mam same takie, które ludzie znają, więc... Ale to nie znaczy, że nie można ich obejrzeć drugi raz, bo ja widziałem na przykład wiele z tych filmów na przykład po 10 razy na przykład. Skazani na Shawshank. O fuck, otworzyłeś top 100 IMDb. No nie, no super, tylko że to wszyscy widzieli, Włod. Nie wiemy wszyscy tego, znają ten, nie wiemy wszyscy tego. Mają ale ten film. There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside they can't touch. Najgorsza polecajka filmowa w historii. Dwóch gości poleca filmy, które wszyscy znają. Na miejscu no. drugim. A nie, miało być po jednym, to teraz ty. Sorry, to teraz ty, dobra. No, jedziemy. Ja nie wiem, czy jestem w stanie cię przebić, no bo nie ma niczego wyżej na liście top 100 IMDb niż Skazania Shawshank. No, więc przegrałeś. Ja, żeby troszeczkę zbalansować, podam film, który się nazywa Blue is the Warmest Color. Jest to film, który był nagrodzony w Cannes. Fenomenalny film, który dotyka nie tylko miłości dwóch kobiet do siebie, czy właśnie dwóch dorastających dziewczyn, ale bardziej chodzi o, przynajmniej z mojej perspektywy, bardziej chodzi o to, jakim stylem jest poprowadzona historia i jak się ten film ogląda i jaki on jest. Nie jest to film dla najmłodszych widzów, to prawda, no to ale moim polecasz? Zdaniem, że jest absolutnie zajebisty. Polecam dlatego, że ja też jak byłem młodszy, to oglądałem filmy, które były dla starszych. No ale to jesteś nie popełniajcie świetny. Błędów Karola. To jakby, jesteś on, świetny. Karol, ty nie jesteś najlepszym przykładem, żeby brać cię przykład. Mam drugi film. Chcesz drugi? Jedziemy drugi? No dawaj. Jest to film reżysera Davida Finchera o tytule Karol... Fight Club. Nie? Którego film? A, 7, oczywiście 7. Jest to film 7. Dlaczego 7, możecie zapytać? Wow, no właśnie, dlaczego? No właśnie, dlaczego?
Nie no, 7 jest przez operatorów uważany za jeden z najlepiej nakręconych filmów, w sensie najładniej oświetlonych. Osoba, która kręciła, czyli Darius Kanji, w tym filmie osiągnął swoje apogeum, jakby on sam nie potrafiłby nakręcić drugi raz tak samo dobrze. Now, ladies and gentlemen, we have ourselves a homicide. They're caught in a game. Skoro Włodek to zrobił, to już trzeba w tę stronę iść. Jest to dobrym pomysłem też, żeby jeżeli widzieliście jakiś film za młodu, na przykład nie wiem, mając 12-15 lat i wiedzieliście już wtedy, że to jest film, który nie do końca jest dla was, że jesteście jeszcze trochę na niego za młodzi i może wam się podobał, może go widzieliście z kimś starszym, ale wiecie, że nie do końca go zrozumieliście, to dobrze jest po latach sobie to odświeżyć. No takim chyba koronnym przykładem będzie, nie wiem, Odyseja kosmiczna albo generalnie filmy Kubricka. Ja to widziałem, jak byłem dość młody. Inny zupełnie będziecie mieć na nie ogląd, inaczej je zrozumiecie, pewnie bardziej. Najprawdopodobniej dużo bardziej je docenicie, ale oczywiście zdarza się też tak, że jakieś filmy, które widzieliśmy za młode i wydawało nam się, że o mój Boże, to jest najlepszy film świata, Jezu, jaki to jest super! Oglądacie go po latach i tak, serio? Ja pamiętam, że jak byłem dzieciakiem, nie wiem, czy kojarzysz, taki film był Wielka Draka w chińskiej dzielnicy. Big Trouble in Little China. Film bez wypożyczalni kaset wideo. Big Trouble in Little China. On the reflexes. Jeszcze nie skończyłem, Karol, z tych tak, takich popularnych. O, dawaj. Teraz mam taki film, Karol, to spróbuj odgadnąć, do którego scenariusz pisał Matt Damon. Good Will Hunting. Tak, czyli buntownik. Ale oni tam wyboru. Razem pisali. Wiem, z Batmanem. Jak oglądałem ten film pierwszy raz i to nie było jakoś bardzo dawno, myślę, że max może 5 lat temu, to wtedy pierwszy raz sobie zobaczyłem buntownika z wyboru, tak powiedziałem tak... A teraz obejrzałem sobie drugi raz, bo stwierdziłem, że jest na HBO Go, tak, a to odpalę, bo w sumie nie mam co oglądać, to sobie obejrzę. Powiem ci, że dużo bardziej mi się spodobał niż wtedy za pierwszym razem. Dużych. Oczywiście, jak najbardziej. Przemówiło do mnie to takie psychologiczne aspekty tego filmu. To, że ktoś się boi otworzyć, o, że tak powiem w skrócie. It drastically underestimates the impact of social distinctions predicated upon wealth, especially inherited wealth. You got that from Vickers. Work in Essex County, page 98, right? Yeah, I read that too. Na pewno mam ja z kolei reżyserów, których polecam wszystkie filmy jak leci. Polecam wszystko, co nakręcił Paolo Sorrentino. Od Konsekwencji miłości, przez Wielkie piękno, Młodość, wszystkie Powroty Cheyenne'a. Nie ma filmu, który ten człowiek by wyreżyserował, którego bym naprawdę szczerze nie kochał. Każdy z tych filmów uważam, że jest świetny. Niektóre są wybitne. To jest właśnie, to jest jeżeli właśnie nie widzieliście to. Różnica między mną a Karolem, bo ja tych filmów w ogóle ani nie, może nie rozumiem. Ty nie lubisz Sorrentino? Nie, ani Wielkie piękno. Naprawdę? Mi się nie podobało, a bo ten nowy papież też jest jego, nie? A co ci się nie podoba? Że to jest takie pseudointeligenckie. My to! Albo ja jestem za głupi. Któreś z tych dwóch. Czy słyszałeś o filmie W rękach Boga? Bo tam gra Alan Rickman i Mos Def. I Alan Rickman jest lekarzem, a Mos Def jest takim jego pomagierem, który staje się być takim czymś więcej niż pomagierem, ale musi się mierzyć z tym, jak ludzie podejdą do tego, że on jest jego pomagierem, bo on jest czarny. Your quest for glory is vain. Postpone the operation until you have more experience. Postponing means signing that baby's death warrant. I'm operating tomorrow. To ja teraz chciałbym polecić film jeden, ale to też wszystkie filmy tego pana są dobre. Filmy Charlie'ego Kaufmana wszystkie są dobre. On zrobił Anomalizę, zrobił Być jak John Malkovich, ale ten film, który chciałem polecić najbardziej, chyba jego najbardziej ambitny film, nazywa się Synek Doha, Nowy Jork. Historia człowieka, który postanawia stworzyć sztukę teatralną o identycznych rozmiarach jak samo życie. Buduje ogromny hangar i w tym hangarze aktorzy zaczynają grać role w czasie rzeczywistym, w różnych pomieszczeniach, czegoś, co miało miejsce. Jestem absolutnie za głupi na ten film, ponieważ oglądałem i czytałem o tym filmie sporo i dużo analiz. Ten film jest tak usłany rzeczami, że to jest absolutnie jeden z tych filmów, które trzeba zobaczyć, jeżeli się wam spodoba, jeżeli was wciągnie przynajmniej trzy razy. You're weirdly close to what I've visualized for this character. Glad to be weirdly close. You smell weird. What do I smell like? It's like you're menstruating. I don't know. I don't menstruate, so I don't know. I can smell like I'm menstruating. You tell me. To będzie hit, Karol, teraz. Film niedawno się pojawił w kinach. Room. To z Brie Larson. Tak. Bardzo fajny. To też jeden z niewielu filmów, na których miałem ciarki. Tylko nie chcę mówić, w którym momencie, żeby nie spoilować. Ja wam powiem. Bruce Willis tak naprawdę nie żyje. To nie jest ten film. A, przepraszam. I'm gonna be there in your head talking to you the whole time. Truck, wiggle out.
to ja znowu nie będę mówił jednego filmu, tylko powiem reżysera, żebyście mieli więcej do wyboru. I kolejny reżyser, którego kocham i wydaje mi się, że nie jest aż tak turbo oczywisty, to Richard Linklater. Każdy jego film jest fenomenalny. Wiesz co, ale to jest trochę tak, że to jest oczywisty, ale bardzo dużo filmów jego dobrych nie było puszczanych w Polsce, bo były puszczane w małej dystrybucji. On się stał popularny po Boyhood tak totalnie globalnie. Stał się popularny, ale powiem ci, że mi się wydaje akurat, że Boyhood, biorąc pod uwagę, bo Boyhood to jest ten film, który kręcili ile lat, Karol, przypomnisz? 12. W momencie, w którym ten film wyszedł, obił się szerokim echem, to potem jakoś to wszystko tak wygasło i teraz mam wrażenie, że mało kto o tym filmie pamięta. Mam jakieś takie dziwne wrażenie. To dlatego właśnie ja przypominam. To nie tylko jest Boyhood, który był chyba najpopularniejszy faktycznie ostatnio, ale przede wszystkim jego trylogia przed wschodem słońca, przed zachodem słońca, przed północą. Oraz jego zajebiste, absolutnie filmy nakręcone techniką rotoskopową, czyli Scanner Darkly i zajebisty Waking Life. Damage has taken place to the normally dominant left hemisphere and the right hemisphere is attempting to compensate. Two hemispheres of my brain are competing. O skazanych na Shawshank mówiłem, nie? Chyba tak. Ja się tak nabijam z ciebie i z tych skazanych na Shawshank, a jestem pewien, że część osób powie: o Jezu, jak dawno nie widziałem tego filmu, jest taki zajebisty, sobie obejrzę jeszcze raz. Czy ty lubisz oglądać w kółko te same filmy? Lubię, wiesz czemu? Bo to jest tak jak z muzyką. I muzykę też lubisz. Tak, no. To jest feel good. Jak obejrzę ten film, to ja już wiem, jak się będziesz czuł, w których momentach. Z czym wyjdę z niego. A tak jak oglądam, że ci będzie dobrze. Oczywiście, i nie wiesz, czy on się dobrze skończy. Tak, a tu wiesz, że będzie dobrze. Nie oglądasz Forresta Gumpa i wiesz, że będzie okej. Nie oglądasz skazanych na Shawshank i on wie, że wyjdzie przez tą rurę wypełnioną gównem, nie? A ja wolę oglądać filmy, w których ktoś wchodzi w rurę wypełnioną gównem na początku i nie wiadomo, czy wyjdzie i nie wiadomo w ogóle właściwie, po co tam wszedł. No po co spoilujesz? A ten, który mam wpisany, to Labirynt. Po prostu. O, Villeneuve'a z Hugh Jackmanem i z Jakeem Gyllenhaalem. To ja chciałem właśnie też polecić Villeneuve'a jako reżysera, który robi tylko dobre filmy też. Naprawdę nie ma rzeczy słabych. I Labirynt, i Sicario, i Blade Runner ostatni. Tak! A jak on się nazywa? Denis Villeneuve. Chciałem o nim powiedzieć, ale chciałem też teraz powiedzieć o jednym filmie, o którym wydaje mi się, że mogłem wspominać w starej serii Alesa, to było milion lat temu. To był film, który faktycznie jakoś tam polaryzuje troszkę ludzi i pamiętam, jak naszego wspólnego znajomego w sensie ja byłem na seansie tego filmu w kinie, naszemu wspólnemu znajomemu Grzegorzowi powiedziałem: Jezu, jaki super film, chodzi o Holy Motors. I Grzegorz poszedł z ówczesną dziewczyną do kina na ten film i pamiętam, że był tak wściekły po wyjściu z kina, to jest true story, że przyjechał do mnie o 11 wieczorem po seansie, przyjechał do mnie do chaty, tylko po to, żeby mi powiedzieć, że jest wściekły na mnie, że poleciłem ten film. Mógłbyś opowiedzieć w ogóle, o czym jest ten film Holy Motors, bo ja też go widziałem i ja nawet nie wiem, o czym jest ten film. Ja mam wrażenie, że to jest zbitka scen, które nic nie mówią. Główna, taka najbardziej czytelna oś narracji to jest historia człowieka, którego praca polega na tym, że w ciągu dnia przemieszcza się długą limuzyną po ulicach Paryża i ma taką pracę, że przebiera się i przybiera różne role w świecie, czyli pierwsza scena jest taka, że on jedzie tą limuzyną, przebiera się za staruszkę, babuszkę, taką 80-letnią żebraczkę, wychodzi na ulicę, żebrze. Potem przebiera się za jakiegoś dziwaka, który żyje w kanałach, wybiega na środku cmentarza, robi jakiś rozpierdziel. Przebiera się za ojca rodziny, który musi podwieźć gdzieś córkę. Przebiera się za płatnego zabójcę, który musi kogoś znaleźć i zabić. I to jest tak, że teatr w czasie rzeczywistym odtwarzany. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Alors si personne ne regarde plus. Dawaj, co tam jeszcze masz? Tyle. Koniec? A to teraz ja już do końca. Feel good content totalnie. Każdy z nich widziałem więcej niż 5 razy. Spy Game z Robertem Redfordem i Bradem Pittem. Mój ulubiony film szpiegowski. Po prostu każda scena, wszystko jest piękne. Po drugie, Heat, Gorączka Michaela Manna. Trzeci film, który z kolei ma w sobie coś fenomenalnego, bo nie da się, przynajmniej ja nie potrafię, obejrzeć całego tego filmu bez przynajmniej chęci sięgnięcia do szafeczki z winem i otworzenia czerwonego wina. Nazywa się Dobry Rok. Jest to film Ridleya Scotta z Selem Crowe w roli głównej i to jest film o bogatym londyńskim maklerze, który dostaje w spadku winnicę we Francji i jedzie tam, żeby ją niby odzyskać, niby spławić, gdzieś tam zamienić na pieniądze, ale tak naprawdę trochę odzyskuje taką radość życia na południu Francji. Jest to taki film z gatunku macie podnieść na duchu, macie pokazać, że świat jest fajniejszy. And I believe had your head stuck very far up your ass. Look at the damage you have caused me.
Ostatni reżyser, to też będzie reżyser, którego całego polecam, Werner Herzog. Nie widziałem wszystkich filmów tego reżysera, ale co dokument ten człowiek wystruga, to zawsze jest to killer. I zrobił fenomenalny dokument o internecie, to był świetny dokument o ludziach, którzy żyją w bliskim kontakcie z niedźwiedziami, bardzo wstrząsający. Zrobił zajebisty dokument o jaskini. Wszystko, co Herzog zrobił, ale to też polecam sobie znaleźć jakąś, nie wiem, listę top 10 najlepszych jego dokumentów i oglądać, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Plus narracja Herzoga, jego voiceover jest fenomenalny. This is one of the rare times anyone is allowed inside the cave. This may be the only and last opportunity to film inside. Ponawiamy apel lekkostroniczy o tym, aby zostać w domu. Hashtag zostań w domu. Myjcie rączki. A, ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz na koniec. Dla tych z was, którzy się aż tak strasznie bardzo nie obawiają wychodzenia na zewnątrz, siedźcie w domu, to jest oczywiste. Ale wiecie na przykład, że w waszym bloku albo gdzieś w waszej bliskiej okolicy są osoby starsze i możecie im pomóc, to może zapytajcie, zapukajcie, czy czegoś im nie trzeba, czy nie trzeba im czegoś przynieść, żeby oni tym bardziej z domu nie wychodzili. Dla osób starszych zrobienie zakupów to zawsze był problem, a teraz tym bardziej. Ja wczoraj w ogóle minąłem, byłem na spacerze wieczorem z psem i spotkałem właśnie parę starszych osób. Para prowadziła pieska i piesek miał ten zamandażowaną łapkę, bo byli u weterynarza i naprawdę byli, przerażeni to może za duże słowo, ale byli tacy rozdygotani, w sensie pani miała szal przyłożony do ust. Ja mówię, że proszę się nie obawiać o pieska, no bo psy nie łapią koronawirusa, to już zostało przez WHO potwierdzone. No ale oni mówią, że tak, że wiedzą, no ale chodzi o to, że oni są starsi i też się obawiają, też nie są w najlepszym zdrowiu, więc jeżeli gdzieś blisko macie osoby starsze, zainteresujcie się, zapukajcie. Dziękuję. I my dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. To był. Widzimy się jutro, jutro seriale. To był pierwszy odcinek Karola Lekkostroniczego nagrywany w ten sposób. Dajcie znać. No to już koniec, ja już tylko tak chcę kręcić. No może. Jak ci się podoba pierwszy Lekkostroniczy zdalnie? Super sprawa. Co? To nie jest śmieszne. To jest. Lekkostroniczy zostań w domu. Lekkostroniczy zostań w domu. I wszyscy, którzy zostaną w domu, zawsze będą. Lekko. Stronniczy.